Złote algi to możliwa przyczyna katastrofy ekologicznej w Odrze, mówiła dziś w Gryfinie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Obecność alg potwierdziły wyniki badań ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. W Szczecinie jest Dominika Choroszko. Dzień dobry, Dominiko. Czy złote algi mogą być szkodliwe dla ludzi? Nie, złote algi nie są szkodliwe dla ludzi, natomiast one wydzielają takie toksyny, które mogą zabijać właśnie ryby, a także małże. Dzisiaj podczas swojej wizyty w województwie zachodniopomorskim minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wraz z naukowcami przyznali, że po pierwsze te najnowsze wyniki badań faktycznie wskazują na obecność złotych alg, ale po drugie cały czas sytuacja jest poważna i dynamiczna, więc cały czas prowadzone są działania, ale też kolejne badania. Dlatego tutaj gorący apel ze strony pani ministra, a także naukowców, żeby po pierwsze nie słuchać fake newsów, a po drugie pozwolić im pracować, pozwolić im działać i nie wytwarzać kolejnych problemów, tylko je niwelować. Posłuchajmy. To jest cel, żeby sprawdzić, co doprowadziło do pojawienia się tego gatunku. I oczywiście poza tą analizą, cała analiza dotycząca usuwania tego gatunku, zapobiegania w przyszłości pojawienia się go w polskich rzekach i wszystkie te czynności, które możemy wykonać, żeby skutecznie zarządzać Odrą i innymi rzekami w Polsce, ale żeby to zrobić, musimy mieć wiedzę. Jesteśmy, jak wspomniałem, grupą fascynatów, naukowców o zasięgu międzynarodowym, uznanych specjalistów. Poświęciliśmy całe życie na to, nasze serce krwawi, jak widzimy, co się dzieje z naszą rzeką, z Odrą. I chciałbym podkreślić jednoznacznie, że nie jesteśmy w jakiś sposób upolitycznieni. Mamy pełne wsparcie rządu do naszych działań, żadnych problemów. Wykonujemy te badania, próby są do nas dostarczane w tempie ekspresowym. Po pierwsze spokój, po drugie bezpieczeństwo. To są teraz słowa klucze. Ja przypomnę tylko, że do 25 sierpnia przedłużony został ten prewencyjny zakaz wchodzenia do Odry. Każdy mieszkaniec zresztą otrzymał taki alert RCB. Jak czytamy, uwaga, zanieczyszczona woda w Odrze i zbiornikach, przez które przepływa, nie wchodź do wody i nie korzystaj z niej, nie jedz i nie ów ryb, śledź komunikaty. Cały czas, tak jak mówiliśmy, prowadzone są badania, ale nie tylko, bo prowadzone są właśnie też działania na rzece. Każdego dnia tutaj działają służby, a mówiąc służby, mam na myśli przede wszystkim strażaków z OSP i z PSP, ale też żołnierzy, policjantów, rybaków i wędkarzy. W tych działaniach, które polegają m.in. na wyławianiu śniętych ryb, pomagają takie specjalne zapory, które Państwu teraz pokażemy. To są tak zwane czerwone rękawy. 27 takich zapór w 16 miejscach na Odrze powstało w naszym województwie, tak żeby służbom łatwiej było wyławiać te śnięte ryby. Ich ilości na razie są mniejsze niż były jeszcze kilka dni temu, szczególnie tutaj w Szczecinie, ale naukowcy i śledczy też wskazują, że faktycznie niebawem tych ryb może być tutaj więcej, więc tak naprawdę ta sytuacja jest dynamiczna i z dnia na dzień się zmienia. Z nad Odry w Szczecinie Dominika Choroszko, dziękuję Ci bardzo.